Państwo zamiast wspierać przedsiębiorców, wyciąga od nich coraz większe pieniądze, dokładając kolejne ZUS-y, składki, daniny. A do tego dochodzą jeszcze niezapłacone przez kontrahentów faktury. Wiadomo, dzisiaj każdy ma się gorzej, bo inflacja, bo wyższe koszty. Ale ja moje zobowiązania muszę odprowadzić do Państwa punktualnie co miesiąc. Nie mogę powiedzieć, że zapłacę później, wtedy kiedy sama dostanę należność. Doskonale rozumiem ten problem, ponieważ przedsiębiorcy mówią nam o nim często na spotkaniach. Sytuacja, w której przedsiębiorca de facto kredytuje państwo, płacąc podatek od należności, która nie została jeszcze zapłacona, jest po prostu niesprawiedliwa. Musimy to zmienić. Jak? Mamy konkretny plan. Wprowadzimy tak zwany kasowy PIT. Przedsiębiorca będzie płacił podatek dopiero po otrzymaniu pieniędzy z tytułu wystawionej faktury. Przywróćmy w Polsce normalność. Wybierzmy konkret.